Minęło Wesce i Marta Szymik-Telesz. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym to wójtowie i burmistrzowie powiatu cieszyńskiego specjalnie dla Was podsumowują to, co działo się w minionym miesiącu w zarządzanych przez nich gminach. Tym razem będzie to wrzesień. Dowiemy się, co słychać w Skoczowie. Trwają prace remontowo-modernizacyjne kamienicy przy Rynku 3. Przypomnę, że początkiem września podpisana została umowa na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej, które powstanie właśnie w tym budynku, a zawierać będzie nowoczesną i interaktywną wystawę walorów przyrodniczych Skoczowa. Jest to część większego projektu, którego wartość wynosi ponad 10 milionów złotych. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenów zielonych na Górnym Borze. Pojawiają się tam ścieżki edukacyjno-przyrodnicze i sensoryczne, wskazujące na lokalną faunę i florę, opisujące walory tutejszej przyrody. Całość zaprojektowana jest tak, aby szkoły mogły prowadzić lekcje właśnie na tle lokalnej przyrody, poznając ją z bliska. Trwają również prace modernizacyjne i rozbudowa hali przy Stadionie Miejskim w Skoczowie. Koszt realizacji robót wyniesie około 8 milionów złotych. Całość dofinansowania jest w ramach RPO Województwa Śląskiego w kwocie około 1,5 miliona złotych. Będzie to nowoczesna hala sportowa rozbudowana o dodatkowych 200 miejsc siedzących oraz posiadająca nowoczesną, bezpieczną dla stawów podłogę. Powstaje również kompleksowe zaplecze obejmujące m.in. szatnie, zaplecze sanitarne, saunę, siłownię oraz salę konferencyjną. Obecnie trwają prace rozbiórkowe i wyburzeniowe. Prace planujemy zakończyć do czerwca 2020 roku. To było podsumowanie września, a już teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka Minęło Wesce i do zobaczenia.